Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To już kolejny, czwarty odcinek wakacyjnego szlaku organowego. I na tym naszym szlaku pojawia się miejscowość Drezdenko, a konkretnie kościół pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, gdzie na co dzień posługują księża kanonicy regularni laterańscy. W tym właśnie kościele znajdują się organy Wilhelma Sauera, wybudowane w 1902 roku, które praktycznie od momentu wybudowania pozostają nietknięte. Przetrwały dwie wojny światowe, przetrwały czasy PRL-u i nadal zachwycają swoim brzmieniem. To instrument 30-głosowy, pneumatyczny, o charakterystyce brzmieniowej późnoromantycznej. Swój nienaganny stan zawdzięcza trosce parafian, ludzi związanych z tym kościołem, organistów i księży kanoników regularnych, laterańskich, posługujących w tej parafii. Zapraszamy Państwa do wysłuchania brzmienia drezdeneckich organów Sauera. Znajdujemy się przy organach wybudowanych w 1902 roku przez Wilhelma Sauera, a jest to instrument znajdujący się w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Drezdenku. Śmiało mogę powiedzieć, że jest to naprawdę perła na mapie organów naszej diecezji. Instrument, który jest zachowany, został zachowany w praktycznie oryginalnym stanie i dzięki tutaj opiece, którą sprawują nad nim i księża kanonicy posługujący w tej parafii, miejscowi organiści, a także środowisko ludzi, pasjonatów,
ten instrument jest po prostu cały czas w dobrej kondycji, w dobrym stanie, regularnie odbywają się tutaj koncerty. O tym jeszcze powiemy. Natomiast chciałbym zaprezentować poszczególne głosy. Jest ich tutaj 30 i zostały podzielone na trzy sekcje. Sekcję dwóch manuałów, czyli klawiatur ręcznych i sekcję pedałową, którą obsługuje się nogami. Zaczniemy od głosów, które są charakterystyczne dla organów, czyli od głosów pryncypałowych. I tak, pryncypał główny w pierwszym manuale. Mamy oczywiście w tymże manuale wersję pryncypału, który gra oktawę wyżej. Jest to oktawa czterostopowa. Ale mamy też wersję pryncypału grającego oktawę niżej. Jest to pryncypał szesnastostopowy. Gdybyśmy połączyli te trzy głosy pryncypałowe, otrzymamy bardzo mocną barwę, taką charakterystyczną, dość ostrą. Dzięki temu właśnie pryncypałowi 16-stopowemu czujemy, że jest to brzmienie wypełnione też tymi alikwotami dolnymi, ale mamy tutaj jeszcze taki głos nazywany rauszkwintą, czy też kwintą szumiącą. To są dwa rzędy piszczałek. Jedna piszczałka, gdy naciśniemy klawisz C raz kreśne, wyda nam dźwięk G dwukreśne, a druga C trzy kreśne. Prawda? I to są również piszczałki pryncypałowe, więc tutaj mamy taką nietypową piramidę pryncypałów, bardzo romantyczną, bo nie ma charakterystycznej mikstury, co i dla mnie było zaskoczeniem, gdy tu pierwszy raz przyjechałem, bo jak w 30-głosowych organach nie ma mikstury. No nie ma. Jest w pierwszym manuale za to rauszkwinta, kwinta szumiąca. Dość mocne, ale jednak ciemne brzmienie, które bardzo imituje orkiestrę. Bo trzeba nam wiedzieć, że Wilhelm Sauer praktykował u Cavaillola, słynnego francuskiego organmistrza, który wprowadził właśnie do organów ten styl symfonizmu, tak? I organy, które miały imitować brzmienie orkiestry symfonicznej. Oczywiście mamy również pryncypał, Geigenprinzipal, czy inaczej pryncypał skrzypcowy, w drugim manuale jest o wiele jaśniejszy i węższy w brzmieniu niż ten główny. Mamy również jego odpowiednik oktawowy, fugarę czterostopową. Bardzo ostra w połączeniu oczywiście z pryncypałem ośmiostopowym z drugiego manuału. Jest tak właśnie zintonowana, że zresztą w ogóle zaraz odkryjemy ten drugi manuał, tylko się dobrze zarejestruje, brzmi jak fisharmonia dosłownie. I mamy tutaj jeszcze z takich głosów pryncypałowych progresję. I to jest pewnego rodzaju mikstura, która się pojawia dopiero w drugim manuale. A gdybyśmy sobie zestawili głosy pryncypałowe z pierwszego i drugiego manuału, powstaje też nam ciekawy efekt echa. Idźmy dalej. Z
wspomniany przeze mnie Cavaillon, organmistrz francuski, wynalazł głos, który się nazywa flet harmoniczny. I właśnie taki flet harmoniczny mamy również w organach Zauera. Jest to bardzo charakterystyczne brzmienie i ten flet może być równie wykorzystany dobrze jako głos solowy. Tak brzmi flet harmoniczny. W pierwszym manuale mamy również flet rurkowy czterostopowy. Też kornet. Tutaj mamy już kilka rzędów piszczałek. I kornet również będzie wykorzystywany jako głos solowy. Fletu rurkowego, tylko że ośmiostopową. I flet słodki czterostopowy. Gdy połączymy głosy fletowe, flet rurkowy i czterostopowy flet słodki z drugiego manuału A, w pierwszym mamy flet rurkowy czterostopowy i gedakt ośmiostopowy, możemy wtedy również bawić się tą różnicą barw pomiędzy dwoma manuałami. Chociażby jest tak zwany gemshorn. Bardzo ładnie on się komponuje również, gdy go się złączy z różnego rodzaju fletami. Przejdźmy jeszcze do głosów, które są głosami o charakterze smyczkowym. I tutaj, w pierwszym manuale, wybija się gamba. Dość ostra w brzmieniu, tak właśnie charakterystycznie zintonowana w tych organach. Może być wykorzystywana śmiało jako głos solowy. Natomiast w drugim manuale mamy eolinę, czyli głos tymbiański.
troszeczkę inaczej zintonowany salicjonal. I vox celestis, znany już chociażby z organów w Paradyżu czy w Sudechowie, dwie piszczałki o charakterze smyczkowym, leciutko odstrojone od siebie, powodują efekt takiego właśnie falowania dźwięku. Gdy połączymy w poszczególnych manuałach głosy o charakterze smyczkowym, włączając do tego również pryncypał skrzypcowy, i gdy dodamy w pierwszym manuale gambę, to cała sekcja głosów smyczkowych w tych organach będzie brzmieć rzeczywiście jak prawdziwa orkiestra smyczkowa. Przechodząc do sekcji pedału, mamy tutaj właśnie dwa głosy, również o charakterze smyczkowym, 16-stopowy wiolon imitujący troszeczkę kontrabas i cello 8-stopowy. Oczywiście w sekcji pedałowej mamy również pryncypał 16-stopowy i oktawę 8-stopową. Do tego dochodzi ciekawy głos, który jest tak zwanym quint basem. Czyli jeżeli w głosie podstawowym, powiedzmy dla sekcji pedałowej, niech to będzie subbas 16-stopowy, jeśli nacisnę klawisz nożny środkowe C, to w kwint basie zagra mi G. I to powoduje tak zwany bas akustyczny, że choć nie ma tutaj piszczałki 32-stopowej, która by już bardzo niskie dźwięki wydawała, to jednak gdy się załączy kwint bas, to słyszymy zdecydowanie dźwięk, który jest o oktawę niższy. Takie jest złudzenie. Czyli C bez kwint basu i z kwint basem. Mimo że jest to piszczałka, która jest nastrojona o kwintę wyżej, to wzbudza się niższe C. Taka ciekawostka, oczywiście ci, którzy studiują, tak, którzy się uczą o muzyce, to doskonale znają te zależności o alikwotach. No i wreszcie głosy języczkowe może pokażemy. W pierwszym manuale jest to oczywiście trąbka. Drugi manuale klarnet. Piękny klarnet brzmi właśnie tak jak troszeczkę stara fisharmonia i w pedale uzon. Gdy złączymy te wszystkie trzy głosy języczkowe, też nam powstanie dość ciekawe brzmienie takiej właśnie orkiestry.
posiadają jeszcze 3 stałe kombinacje. Tak mogą zabrzmieć przy kombinacji mezzo forte. Dość ostro zaintonowanych pryncypałów i klarnetu. A tak organy Wilhelma Sauera w Dresdenku zaprezentują nam się przy kombinacji tutti, czyli wszystkie możliwe głosy, jakie tylko są w organach. Właśnie siedzę przy stole gry organu Wilhelma Sauera w Dresdenku z panem Leszkiem Antczakiem, który jest tutaj organistą drugim, tak? Drugim organistą. Tak, jestem organistą. Pomagam panu Witoldowi Bonifaciukowi, który jest organistą tytularnym parafii w Dresdenku. Właśnie. I proszę mi powiedzieć, bo to jest jedno z takich miejsc na mapie naszej diecezji, jeżeli chodzi przynajmniej o organy, no, że ciężko nawet tutaj
jakieś słowa dobrać do opisania tych wrażeń muzycznych, które wynoszą ludzie z tej świątyni, gdy się zetkną z brzmieniem tego instrumentu. A druga sprawa, to jest też element, że on jest w tak świetnym stanie zachowany. Tak. Co ma, jaka jest tego przyczyna właśnie, tego stanu, tego instrumentu? Myślę, że największy wpływ na tak dobry stan tych organów ma to, że bardzo dbają o niego księża kanonicy regularni laterańscy, którzy są w tej parafii. Oraz to, że w powojennej historii było tylko dwóch organistów w parafii w Drezdenku. Pan Edward Weidemann od 1945 roku do 1975 i zaraz po nim w 1975 roku przyszedł pan Witold Bonifaciuk, który gra na tych organach do dzisiaj. Dzięki temu, że było ich tylko dwóch, nie było przypadkowości w tym, że każdy mógł korzystać z tego instrumentu, w różny sposób go korzystać. Wiadomo było, kto za niego odpowiada i oni bardzo dobrze zajmowali się troszczeniem się i konserwacją tego instrumentu. To jest bardzo budujące i myślę, że może to też być przykład dla wielu parafii, nie tylko w diecezji, ale i w Polsce. Taka właśnie troska i świadomość tego, jak cenny zabytek, bo to jest przecież zabytek z 1902 roku, tak? Tak. Mieszkańcy i księża zdają sobie sprawę, jaką perełkę mają tutaj do dyspozycji i eksponujemy ten instrument co roku przy okazji koncertów organowych, które od 1995 roku są organizowane przez księży dzięki sponsorom, którzy pomagają w organizacji oraz właśnie, dzięki panu Waldemarowi Gawieniu, tak, dyrektorowi artystycznemu, profesorowi, który zawsze te koncerty organizuje. No właśnie, tak rozmawiałem z księdzem proboszczem, bo już się bałem, że w tym roku żadnego koncertu nie będzie, bo przecież jesteśmy w czasie takiej epidemii, tak, pandemii koronawirusa, ale już teraz się dowiedziałem, że w lipcu jest planowany, prawda, koncert i taki główny uroczysty chyba we wrześniu, bo to będzie 25-lecie tychże koncertów. W kościele. Będą koncerty również w tym roku. Także również zapraszamy do Drezdenka. Można przyjechać właśnie, by posłuchać muzyki organowej w wykonaniu naprawdę wielkich mistrzów, bo gdy popatrzymy na przestrzeni tych 25 lat, jakie nazwiska tu się pojawiały, to i uznani, cenieni profesorowie z Polski, jak również wykonawcy zagraniczni tutaj mieli okazję właśnie dotykać tej klawiatury i wydobywać z tego instrumentu piękne dźwięki. Dziękuję bardzo, panie Rzeszku, za tę chwilę rozmowy. Dziękuję. Zapraszamy do nabywania kolejnego numeru Gościa Niedzielnego, w
którym znajdziemy artykuł poświęcony tym właśnie organom. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału na YouTubie i zapraszam już teraz do następnego miejsca, które odwiedzimy na naszym wakacyjnym szlaku organowym. Również będzie to północ naszej diecezji, ale tym razem odejdziemy troszeczkę od tych zabytkowych, epokowych organów mechanicznych czy pneumatycznych, a zaprezentujemy Państwu instrument w miarę współczesny, translokowany do jednego z kościołów naszej diecezji, instrument o trakturze, tym razem elektromagnetycznej. Gdzie? Oczywiście nie zdradzę, już teraz zapraszam serdecznie i dziękuję za dzisiejszą uwagę. Szczęść Boże!